Cześć kochani, tu Natalia, wasza ulubiona kocioła behawiorystka i nasz, a raczej mój cykl jedyny słuszny Behawiorysta Plus. Dzisiaj moim rozmówcą jest lekarz weterynarii Małgorzata Mikuła, specjalista od neurologii. Wytłumaczymy sobie dzisiaj między innymi, kiedy należy się zgłaszać do lekarza neurologa, no i w czym lekarz neurolog może pomóc. Jestem bardzo podekscytowana na tę rozmowę, dlatego że no, neurologia to jest naprawdę trudna dziedzina. Ona jest związana z nerwami i ja na ten temat wiem naprawdę mało, więc myślę, że się też sama dużo dowiem. Dzień dobry. Dobry, nazywam się Małgosia Mikuła i zajmuję się od ponad 10 lat neurologią i neurochirurgią. Naprawdę bardzo podziwiam. I już nie przedłużając, zadaję pierwsze pytanie. Z jakimi objawami albo jakie objawy powinny nas skłonić do tego, oczywiście objawy u kota, żeby się zgłosić właśnie do lekarza neurologa i tam nie tracić czasu, załóżmy, na jakąś inną diagnostykę? To znaczy tak, generalnie ja zawsze zachęcam do tego i myślę, że to jest dobry trend, który należy promować, że jeżeli z naszym zwierzątkiem, czy jest to pies, czy kot, to tak naprawdę nie ma znaczenia, dzieje się coś, co w naszej ocenie jest odstępstwem od normy, to mimo wszystko zawsze warto najpierw skorzystać z pomocy tak zwanego lekarza pierwszego kontaktu, internisty. Po prostu, tak? Warto też mieć jakby w swoich zasobach dobrego internistę, który faktycznie gdzieś tam będzie nas kierował do odpowiedniego specjalisty. I naprawdę to jest bardzo istotne, dlatego że w mojej praktyce może nie często, ale zdarza się to, że przychodzą właściciele zwierząt właśnie tak trochę samozwańczo kierujący się do neurologa, tak, do nas. Niesłusznie, tak? Czyli gdzieś tam jest to właśnie strata czasu, jest też jakby nie patrzeć strata ekonomiczna, bo gdzieś jest to nie do końca trafiona wizyta. Wiąże się to też z jakąś tam frustracją, prawda? Dlatego, że mimo wszystko wychodzę z założenia, że każdy specjalista musi jakoś mieć tą wiedzę taką internistyczną również. Też jakby ja sama po sobie wiem, że staram się cały czas gdzieś tam w miarę być na czasie z tym, co się dzieje w innych dziedzinach. Ale jest nie sposób, prawda, żebyśmy jednocześnie byli dobrymi na przykład neurologami czy kardiologami. I też dobrymi internistami. To jest po prostu zbyt duży ogrom wiedzy. Czasami jest ta frustracja, że przychodzi właściciel i tak naprawdę gdzieś tam od nas nie słyszy nic takiego, co by usłyszał tak naprawdę od internisty, którego wiedza jest szersza, tak ogólnie rzecz biorąc, i by mógł tego klienta pokierować w odpowiednie miejsce, tak? Więc tutaj, tak jak mówię, jeżeli coś się dzieje, co jest dla nas odstępstwem, i to faktycznie zwłaszcza u kotów, tak? Dlatego, że koty są takimi zwierzątkami, które czasami w bardzo specyficzny sposób, totalnie tak to nazwijmy to kolokwialnie, od czapy pokazują swoje objawy. Dlatego ten internista jest istotny, prawda? Też trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli przychodzi do mnie pacjent, to ja tak naprawdę mam te 30 minut na wizytę, którą po prostu stricte poświęcam jakby kwestii neurologicznej, tak? Czyli gdzieś tam raz, że nie mam kompetencji, a dwa, że też po prostu czasu na to, żeby pochylić się nad innymi narządami. A czasami właśnie to jest potrzebne. Tutaj dla przykładu mogę podać, swego czasu miałam pacjenta kociego, który miał objawy takie pseudopadaczkowe i tak naprawdę okazało się, że ten pacjent ma po prostu zaawansowaną kamicę pęcherza moczowego. I ze względu na ból on tak reagował, tak? To są właśnie koty, tak? To są bardzo takie niespecyficzne tutaj pod względem symptomatologii zwierzęta. Więc tak jak mówię, lekarz pierwszego kontaktu.
Hej, no właśnie, to ciekawe, tego bym się nie spodziewała, szczerze mówiąc. No dobrze, a może są jakieś takie typowe objawy, jakieś takie bardzo charakterystyczne, które no, wskazywałyby tak z 99% dokładnością, że to jest jednak problem neurologiczny? Czy jest coś takiego? To znaczy na pewno zaburzenia typu napady padaczkowe. Tak. Na pewno w ogóle objawy, które mają taką tendencję do napadowości, tak? Do, że tak powiem, bycia ataką. Czyli coś, co się pojawia, trwa krótką chwilę, kilka minut i mija po prostu, tak? To są no, często mimo wszystko napady tak zwane neurologiczne. To nawet nie mówię tutaj o napadach po prostu stricte padaczkowych. To jak najbardziej powinno gdzieś tam kierować myśli właściciela w stronę neurologiczną. Również zaburzenia chodu po prostu, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc wszelkiego rodzaju niedowłady, pociągania łapkami, niechęć do wskakiwania, tak? Czyli nasz kot wskakiwał, nie było problemu na stół, na kanapę, na nie wiem, komodę, a teraz nie ma siły się odbić na tylnych łapkach, tak? Oczywiście wszelkiego rodzaju oczopląsy, czyli ruchy takie nieskoordynowane, gałek ocznych, skręty głowy, tak? Czyli jeżeli nasz kot ma przechyloną głowę, wszelkiego rodzaju zaburzenia równowagi. Również z takich istotnych rzeczy, tutaj być może to nie od razu do neurologa, ale na to też chcę zwrócić uwagę, czyli zmiany w zachowaniu, tak? Jeżeli nasz kot kota towarzyskiego, gdzieś tam właściciel obserwuje, że robi się mniej towarzyski, stroni od otoczenia, zapomina o toalecie swojej, tak? No takie typowe gdzieś tam zachowania takie alienacyjne, to też czasami warto pomyśleć o tym neurologu, bo są to podstawowe takie objawy bólu u kota, tak? Więc gdzieś tam przy tych przewlekłych problemach no, neurologicznych, tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że ponieważ mamy coraz więcej kotów rasowych i coraz więcej kotów no, tak zwanych dużych ras, czyli wszelkiego rodzaju Maine Coon, norweskie leśne i tak naprawdę coś, co no, jak ja zaczynałam swoją przygodę z neurologią, to w sumie było bardzo rzadkie, bo no, większość były jednak morsko gdzieś tam te koty europejskie. To teraz mamy coraz częściej choroby zbrodnieniowe kręgosłupa po prostu u tych kotów, tak? I tak naprawdę to jest choroba o przebiegu przewlekłym i tutaj raczej nie będzie jakiegoś wow, jeżeli chodzi o objawy, tylko właśnie gdzieś tam ten właściciel będzie obserwował, że ten kot no się po prostu zmienia, tak? Zmienia się jego aktywność życiowa i tutaj faktycznie warto zastanowić się nad tym, że być może to nie jest to, że ten kot jest po prostu stary albo się starzeje i tak dalej, bo starość nie powinna nas boleć, tak? Nie powinna być gdzieś tam powiązana z cierpieniem, tylko warto wtedy właśnie przyjść do neurologa. Ja tak jeszcze dodam ze swojej strony, że słuchajcie, załatwianie się poza kuwetą również nie musi być koniecznie od razu wyznacznikiem choroby, nie wiem, w obrębie pęcherza czy nerek, ale kot może rezygnować z kuwety na przykład ze względu na bóle artretyczne, ponieważ nie może w kuwecie, którą ma, przybrać dobrej pozycji do na przykład oddawania moczu, więc sobie szuka jakiegoś innego miejsca, które uzna za bardziej wygodne i mniej bolesne, więc jak sami widzicie, kiedy mamy taki problem, że kot się zaczyna nam załatwiać nie tam, gdzie trzeba, no to sprawdzamy, że tak powiem, całego kota, a nie tylko ten kawałek, który jest odpowiedzialny za sikanie. To tak na marginesie. Stąd też to takie powtarzanie w kółko, że trzeba robić badanie krwi, badanie moczu, USG jamy brzusznej i badanie kliniczne, jako taki całościowy przegląd kota, żeby się naprawdę upewnić, czy on jest zdrowy, a nie tylko badanie moczu. Okej, a w takim razie dopytałabym jeszcze, jak może wyglądać objaw padaczkowy, no bo generalnie my u ludzi raczej jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, tak, że człowiek pada, zaczyna się trząść, nie wiem, na przykład toczy pianę z ust i mniej więcej człowiek sobie, no, gdzieś tam jakoś potrafi wyobrazić, jak zareagować, tak, nawet w filmach to widać czasami, że trzeba tam, prawda, nie wiem, próbować unieruchomić, czasami są też różne mity, tak, że trzeba coś wsadzić do ust, żeby się człowiek językiem nie udławił i tak dalej. To niekoniecznie tak wygląda, ale czy u kotów jest tak samo, czy może inaczej?
Generalnie rzecz biorąc, tych napadów padaczkowych może być bardzo dużo, tak? I to też jest no, duże utrudnienie dla nas, neurologów, dlatego że no, tak naprawdę, tak jak mówię, owszem, są takie typowe napady, które myślę, że no, większość właścicieli jest w stanie rozpoznać. Też no, w dobie internetu często właściciele sobie tam, prawda, googlują, sprawdzają, są filmiki z nagrań na YouTubie. Natomiast faktycznie no, najczęściej są to takie typowe napady uogólnione, gdzie ten nasz kot ma tą fazę toniczno-kloniczną, czyli gdzieś tam spastyczność ciała plus po prostu drgawki. Również mamy do czynienia właśnie z takimi zaburzeniami wegetatywnymi, czyli może oddać mocz, oddać kał, może być ślinotok, może być utrata świadomości. No i to jest taki standard, tak? Natomiast no, u kotów jeszcze zdarza się padaczka skroniowa, która charakteryzuje się takimi automatyzmami ustno-twarzowymi i tutaj gdzieś tam mamy takie syczenie, mamy drgawki mięśni, drżenia mięśni twarzy i to tak naprawdę może dotyczyć tylko i wyłącznie właśnie w obrębie głowy, tak? Natomiast tak jak mówię, ze względu na dosyć szerokie spektrum opcji, jak może ten napad padaczkowy wyglądać, dlatego że no, napady padaczkowe nie muszą być, wbrew temu, co się uważa, drgawkowe, mogą być też bezdrgawkowe. Tak naprawdę wszystko, co ma taką formę właśnie ataku, czyli się zaczyna, trwa krótką chwilę i kończy, to gdzieś tam no, w pierwszej kolejności, ze względu no, na największą częstość tak naprawdę występowania tej padaczki jako choroby neurologicznej u psów i kotów, to gdzieś tam nas obliguje do tego, żeby się zastanowić, czy to padaczka nie jest po prostu, tak? Jakie mają lekarze weterynarii w ogóle narzędzia diagnostyczne, prawda? No ja byłam kiedyś u neurologa, pamiętam na badaniu, no to wiadomo, tam młoteczek, prawda, tam pukanie w kolano i tam jakieś inne jeszcze rzeczy. No oprócz tego jest tomografia. Czy to tak samo wygląda i u zwierząt? Trochę sobie mi ciężko wyobrazić, jak do tomografu kota wsadzić, żeby się nie ruszał. To znaczy tak, generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o diagnostykę padaczki, to jak najbardziej mamy pewne algorytmy postępowania i wszystko zależy od pacjenta. Oczywiście gdzieś tam, tak jak wspomniałaś, początek to jest zawsze to badanie kliniczne, potem jest badanie neurologiczne, w ogóle całą historię zaczynamy od wywiadu, rozmawiamy z właścicielem, tak? No i próbujemy to wszystko tak poskładać do kupy. Ponieważ u kotów no, uważa się, że jednak mimo wszystko najczęściej ta padaczka ma to swoje podłoże takie strukturalno-metaboliczne. W ogóle do niedawna uważano, że nie ma czegoś takiego jak genetyczne, ale teraz już z tego naukowcy się, że tak powiem, wycofali, tak? Bo faktycznie są rodziny kotów, gdzie ta padaczka jest po prostu stwierdzana i gdzieś tam nie znajdujemy żadnej przyczyny, więc idziemy w stronę takiej padaczki właśnie rodzinnej. Natomiast jak najbardziej takim no, podstawowym narzędziem do diagnostyki tych padaczek strukturalnych, czyli potwierdzenia bądź wykluczenia, że coś się dzieje w przodomózgowiu i powoduje nam te napady padaczkowe, no, to jest rezonans magnetyczny, tak? Oczywiście jest to badanie, które no, zwierzątko przeżywa, przechodzi w znieczuleniu ogólnym, dlatego że w tym rezonansie się nie może w ogóle ruszać. Więc no wiadomo, że inaczej się nie da. Oczywiście jest to zawsze poprzedzone badaniami krwi, tak, które no z jednej strony nas kierują pacjenta do anestezji, ale tak naprawdę też gdzieś tam sprawdzamy właśnie te podłoże metaboliczne tych napadów. No, bardzo fajną opcją, która tak naprawdę no, się rozwija i miejmy nadzieję, że za niedługi czas będzie to jakiś to standard. Na razie to standardem niestety nie jest. To jest badanie EEG, tak, czyli taki elektryczny zapis fal mózgu. I to jest no, tak naprawdę złoty standard w diagnostyce padaczek u ludzi, dlatego że no, mówi nam o rzeczywistej, aktualnej w danym czasie pracy mózgu. I myślę, że tak też będzie u kotów i u psów długo, tak?
Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę, że są to badania, które się uzupełniają, tak? Czyli jakby no, rezonans nie zastąpi EEG, EEG nie zastąpi rezonansu. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy wątpliwe właśnie takie napady i nie jesteśmy do końca przekonani, czy jest to napad padaczkowy, no to takie EEG jest wówczas nieocenione, tak? To jeszcze się dopytam o taki objaw, który jest czasami uznawany za po prostu coś śmiesznego. Mianowicie zwierzątko sobie siedzi naprzeciwko ściany i tak opiera głowę o tę ścianę i tak napiera na tę ścianę albo na coś innego, co jest twarde. No i właśnie, czy to jest po prostu, no tak śmiesznie jest kotu, wygodnie tak siedzieć, czy może to nas powinno zaniepokoić? Powinno nas to zaniepokoić. Faktycznie to jest coś, co mi tam umknęło w tym naszym pierwszym pytaniu, czyli co nas skłonić do wizyty u neurologa. I to są faktycznie takie napieranie, wchodzenie w ściany i bardzo często powiązane z tym chodzenie w kółko. Tak, to też są takie typowe objawy uszkodzenia przedomózgowia. Często one są współwystępujące z napadami padaczkowymi, ale nie muszą oczywiście, tak? Tutaj sky is the limit. Natomiast tak, jak najbardziej to jest coś, co no, wymaga pilnej interwencji neurologicznej, czyli nawet nie tam się zastanawiania, może pójdę, może nie, tylko tak, na cito. To też jeszcze tak pociągnę, to już pewnie będzie ostatnie pytanie o tą padaczkę. Natomiast no, ja tak faktycznie widziałam w trakcie jednego ze swoich kursów taki właśnie napad padaczkowy, który polegał na tym, że kot się po prostu zrywał i biegał dookoła pomieszczenia, w ogóle tratując wszystko na swojej drodze. Tylko w jednym kierunku biegał. To też było takie dosyć charakterystyczne. No a potem, prawda, przestawał i taki był w ogóle zdezorientowany, że coś się stało. I pytanie brzmi. Jak takiemu kotu pomóc w trakcie i później, tak? Czy my powinniśmy go łapać, czy powinniśmy go jakoś przyduszać, tak? Do ziemi, żeby tam sobie krzywdy nie zrobił. No i czy powinniśmy na przykład później coś zrobić, tuż po tym ataku, żeby mu jakoś, no nie wiem, pomóc ulżyć? To znaczy tak, generalnie jakby no, taka rola właściciela w trakcie ataku to jest po prostu zabezpieczyć zwierzę przed samookaleczeniem. Czyli jeżeli no, w tym wypadku tutaj to zwierzę, znaczy najczęściej koty w trakcie takich napadów, jak opisałaś, no, gdzieś tam one się nie ranią, bo one no, faktycznie. Ja osobiście się nie spotkałam z taką sytuacją, żeby ten kot się, nie wiem, obijał o przedmioty, tak? Czy czasami tak jak na przykład tu w gabinecie parę razy miałam takiego kota wściekłego, agresywnego, który gdzieś tam się po prostu półdzikiego rzucał po ścianach i tak dalej. Nigdy w życiu nie spotkałam się, żeby coś takiego jakby dotyczyło napadu padaczkowego. No niemniej, gdyby tak było, no to faktycznie fajnie byłoby tego kota jakoś złapać, narzucając na niego, myślę, koc, tak? No bo inaczej się nie da. I faktycznie gdzieś tam go po prostu zabezpieczyć, żeby się nie poobijał, nie zrobił sobie krzywdy. No, takie chyba jedne z bardziej groźnych to są sytuacje, kiedy te zwierzęta dostają napadu, na przykład leżąc na łóżku albo, nie wiem, na stole, na parapecie, to się też często zdarza i one spadają, tak? Więc tutaj no, na to warto zwrócić uwagę. Oczywiście to, co wspomniałaś wcześniej, nic nie wpychamy do pyszczka i tak dalej, i tak dalej. Też jakby no, musimy pamiętać o tym, że to zwierzę, ono nie jest do końca, nazwijmy to, sobą, tak? Więc ono może nas ugryźć i tak dalej, więc też trzeba po prostu o tym pamiętać. Ważny jest czas trwania napadu, dlatego że ten napad powinien być kilkuminutowy. Jeżeli to się przedłuża, no to to już jest dla nas sygnał, że my tak naprawdę musimy ubierać siebie, brać kota pod pachę i po prostu lecieć do lekarza weterynarii, żeby nam tego kota ratował, bo to już jest takie, że przejście z ataku do stanu, tak? O ile atak padaczkowy ma to do siebie, że jest taką sytuacją samoograniczającą się, no tyle stan padaczkowy niestety nie. Jest to sytuacja, że tak powiem, z kategorii emergency weterynarii, tak? Czyli to jest po prostu coś, co wymaga pilnego ratowania zdrowia i życia. No oczywiście zakładam, że kot, który ma padaczkę, no to jest gdzieś tam pod opieką neurologa i to wszystko jest ustalone, czyli na przykład jakieś dodatkowe podania leków przeciwpadaczkowych, czy doodbytniczo, czy donosowo. No to myślę, że o tym nie będę mówiła, no bo to jest indywidualna sprawa. Natomiast jak najbardziej są takie leki, które daje się
napadu. Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? Zasadniczo, tak jak powiedziałam, jeżeli wszystko zależy od tego, jak to ta choroba wygląda, tak? Dlatego, że no, jeżeli mamy stabilną padaczkę, która i te napady są po prostu no, rzadkie, to tak naprawdę po takim napadzie nie robimy nic, tak? No bo tutaj nie wymaga to żadnej jakiejś tam naszej interwencji. No, natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że gdzieś tam, oczywiście każdy właściciel kota z padaczką powinien prowadzić dzienniczek napadów. Jeżeli gdzieś tam właściciel zauważa, że częstość tych napadów się zagęszcza, no to tak, koniecznie z powrotem powinien wrócić do swojego neurologa. Tak samo, jeżeli mamy na przykład po kilka napadów dziennie, czyli tak zwane napady gromadne, no to też jakby gdzieś tam nas powinno skłonić do pilnej wizyty u neurologa, tak? To ja dodam. Wcześniejszej, rozumiem. Jasne. Ja dodam od siebie, jakby z punktu widzenia behawiorysty, że jeśli mamy kota z padaczką i inne zwierzęta w domu, no to też tymi innymi zwierzętami się trzeba zaopiekować, dlatego że jeśli mój kolega z domu, z grupy się nagle zachowuje dziwnie, tak, właśnie, zrywa się do biegu albo ma jakiś taki dziwny napad i zachowuje się inaczej niż zwykle, to w innych zwierzętach, szczególnie w innych kotach, to często wywołuje lęk, a czasami agresję. Więc tu trzeba uważać, że po prostu nietypowe zachowanie jednego członka grupy wpływa na całą grupę i może sprawić, że ten jeden biedny członek będzie atakowany, lub też jakby wypychany na margines tej grupy. Więc no, tutaj tego rodzaju problemy mogą wystąpić w takich relacjach kociokocich. Okej, no to teraz zespół falującej skóry, który się często nazywa padaczką idiopatyczną. Ja szczerze mówiąc, jak widzę takie objawy u kota, to zawsze mam trochę problem z tym, co doradzić opiekunowi, właśnie co powinien zrobić, bo właśnie z jednej strony to się nazywa padaczką idiopatyczną, więc właściwie można byłoby powiedzieć, że od razu do neurologa. Z drugiej strony wiadomo, że to falowanie skóry może mieć inne przyczyny, na przykład właśnie tam, nie wiem, infekcje jakieś grzybicze, bakteryjne, pasożytnicze, bóle różnego rodzaju oraz no, jakby takie nerwowe podłoże. No więc może pytanie konkretne jest takie, co to jest ten zespół falującej skóry z punktu widzenia neurologa? Tak, to jest kontrowersyjna choroba, dlatego że tak naprawdę ja bym powiedziała, że jest to bardziej zespół objawów, który może być spowodowany różnymi zaburzeniami, tak? No i tak jak powiedziałaś, mogą to być jak najbardziej po prostu może przyczulica skóry, która wynika z chorób skórnych dermatologicznych. Może być to też zaburzenie kompulsywne i może to być też no, napad padaczkowy, tak? Taki częściowy. Tym bardziej, że no, często jest tak, że te napady takiego falowania skóry są połączone z tym, co żeś wcześniej powiedziała, co obserwowałaś u siebie na konsultacji behawioralnej, że te koty są pobudzone, biegają, prawda, czasami syczą, ta skóra faluje, tak? Więc no, to jest właśnie taki pacjent, który tak naprawdę najpierw powinien trafić do internisty. I tenże internista powinien no, wykluczyć podłoże dermatologiczne, tak? I ja zachęcam do tego, żeby oprócz dermatologicznego to tak naprawdę był po prostu taki pełen przegląd kota, ponieważ skoro na przykład może to być zaburzenie nadbehawioralnym, to tutaj wspomnę o tej kamicy pęcherza, ale może być też tak, że po prostu kot cierpi na choroby dróg wyprowadzających mocz i gdzieś tam go boli i jest jego objaw, tak? Więc najpierw internista. Natomiast jeżeli internista wykluczy podłoże tutaj, prawda, inne niż neurologiczne, no to wtedy faktycznie wskazany jest neurolog, żeby się pojawił na froncie. No i tak naprawdę wtedy w dużej mierze, oprócz oczywiście badań dodatkowych, które warto wykonać, tutaj właśnie fajnie sprawdza się EEG, tak? Ale oprócz badań dodatkowych, no to tak naprawdę my w dużej mierze postępujemy trochę empirycznie, tak? Czyli włączamy leki przeciwpadaczkowe i obserwujemy, czy pacjent reaguje, tak? Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna rzecz jest zawsze podczas takiej wizyty neurologicznej u mnie,
z takim kotkiem z zespołem falującej skóry, no bardzo mocno skupiłam się na stronie właśnie behawioralnej, tak? Czyli jeżeli na przykład mam kota z takim no, średnim wywiadem środowiskowym, tak? Bo ten kot gdzieś tam wiemy, że nie wiem, nie przeszedł do okresu socjalizacji i tak dalej, albo na przykład jest kotem z jakiegoś takiego miejsca, gdzie jest dużo tych kotów. No, w każdym razie, że mam podejrzenie, że mimo wszystko gdzieś tam się w życiu psychicznym kota nie dzieje dobrze, to na pierwszy rzut dla mnie wchodzą leki stosowane po prostu w zaburzeniach kompulsywnych u kotów, tak? I często to się sprawdza, tak? I tutaj mamy jakby, no, że tak powiem, rozpoznanie przez leczenie, bo jeżeli włączamy te leki, które no, nie mają działania przeciwpadaczkowego, wręcz przeciwnie, nawet nasilają napady padaczkowe bardzo często, a przychodzi do mnie pacjent, właściciel z pacjentem po miesiącu i mówi, że jest no super, tak, bo tak naprawdę nie było ani jednego, albo się jeden zdarzył, no to ja wiem, że mam trafną diagnozę. Natomiast jeżeli ten wywiad jest bardzo taki fajny i wiem, że no, kot ma, że powiem, życie miodem i mlekiem płynące, no to wtedy kieruję się w stronę jednak mimo wszystko gdzieś tych zaburzeń padaczkowych. Czyli tutaj wchodzi ewentualnie leczenie, nie wiem, znaczy antydepresantami? Jak najbardziej. No tak, tutaj jak widzicie, po raz kolejny wychodzi, że po prostu tylko i wyłącznie holistyczne podejście, czyli całościowe, tak? Czyli mamy soma, czyli ciało, tak? I psychę, czyli psychologia. I tylko to połączone razem, te dwie gałęzie, którymi trzeba się zaopiekować, żeby takie leczenie pacjenta miało sens. Nie da się jakby osobno leczyć ciała i osobno leczyć głowy, szczególnie w przypadku tego zespołu falującej skóry, więc, że tak powiem, behawiorysta czy terapia behawioralna tutaj jest też wskazana, która jest nakierowana na to, żeby zniwelować wszelkiego rodzaju deficyty, które mogą być w środowisku, w otoczeniu kota, jakieś niezaspokojone potrzeby i przede wszystkim ograniczenie stresu. To jest bardzo ważne, jakichś takich bodźców, które mogą tego kota destabilizować. I słuchajcie, brak zabawy odpowiedniej, brak aktywności, brak eksploracji, brak odpowiedniego środowiska. Nie wiem, za rzadkie karmienie, przekarmianie, to wszystko naprawdę ma znaczenie. To są być może drobiazgi, które nam się nie kleją, prawda, razem, tak na zdrowy chłopski rozum, no ale tak naprawdę w życiu zwierząt mają znaczenie i to kolosalne, więc fajnie, że tutaj też to podkreślasz. Ta współpraca między weterynarzem a behawiorystą uważam, że jest naprawdę bardzo ważna i Bardzo że. ważne. Że po prostu ona też trochę w Polsce powinna lepiej wyglądać, że właśnie tak ogólnie te dwie gałęzie powinny lepiej współpracować, ale to już tak na marginesie. Natomiast takim też dosyć częstym, szczególnie w przypadku tych kotów adoptowanych z dworu, jak ja to mówię, czyli tych wszystkich uratowanych kotów, częstym problemem są różnego rodzaju amputacje i to, co się potem z tymi kotami dzieje pod względem neurologicznym. Ja prowadzę taką grupę na Facebooku, ona się nazywa Zapytaj Behawiorystę, tam jest już prawie 70 tysięcy członków i bardzo często zdarza się takie pytanie, które właśnie brzmi, jak się zaopiekować kotem po amputacji? No więc z punktu widzenia, że tak powiem, weterynaryjnego, moje pojęcie jest bardzo małe, natomiast ja zawsze podkreślam, że trzeba uważać na te bóle fantomowe, tak zwane, czyli takie, że boli nas coś, co już zostało usunięte, odjęte, tak? Boli nas noga, której nie mamy. Podobno na to się jeszcze mało zwraca uwagę w Polsce, więc no właśnie tutaj moje pytanie, czy coś takiego rzeczywiście jest, jak długo to trwa i jak sobie z tym radzić? I w ogóle skąd to się bierze? Tak, jeszcze tylko jak mogę jedno powiedzieć, nie wiem, nie obrazi się Natalia, do tego poprzedniego tematu, to co powiedziałaś, tak, ta współpraca jest bardzo ważna, zwłaszcza neurologa z behawiorystą, dlatego że tutaj chciałabym, żeby właściciele zwrócili uwagę na fakt, tak jak u ludzi, tak, jeżeli mamy zaburzenia behawioralne, psychiczne, depresyjne, no to terapia farmakologiczna teoretycznie powinna no, trwać najkrócej, jak to jest możliwe. Oczywiście jest wielomiesięczne, czasami nawet wieloletnie, ale podstawą ona jest takim
takim, że tak powiem, no, takim podłożem do tego, żeby lepiej weszła terapia behawioralna, tak? I to jest bardzo, bardzo ważne, że no, zakłada się, że te zaburzenia u tego kota, te behawioralne, zostały czymś tam spowodowane. I o ile oczywiście one są spowodowane deficytami z dzieciństwa, no to nie bardzo mamy na to wpływ, ale bardzo często one są spowodowane deficytami, które jakby właściciel, tak jak powiedziałaś, nieświadomie popełnia. I tu po prostu no, w naszym przypadku zawsze, jeżeli mamy podejrzenie zaburzeń behawioralnych, to po prostu zwierzę jednocześnie jest skierowane do behawiorysty. Poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę właścicielom, a która też często jest pomijana, bo u mnie podczas wizyty pada pytanie, czy coś się zmieniło w życiu rodziny, tak? W życiu kota. No i najczęściej ludzie mówią, nie, absolutnie, w ogóle wszystko jest tak, jak było. Po czym na przykład no, widzę, że nie wiem, ludzie wjeżdżają z wózkiem, tak? Gdzie jest powiedzmy roczne dziecko. No okej, urodziło się rok temu, więc już dawno żeśmy zapomnieli, tak? Ale bardzo często jest tak, że ten stres on się kumuluje i on tak naprawdę wychodzi po wielu miesiącach albo czasami nawet latach. Więc jakby to też trzeba na to zwrócić uwagę, że to nie musi być tak, że nie wiem, wczoraj była awantura w domu, tak? A jutro ten kot będzie miał zespół falującej skóry. Więc to też jest ważne, żeby ten. No ale już jakby odchodząc od tego tematu. Tak, jak najbardziej. To znaczy, mamy cały szereg, i to już teraz jest tak coraz no, bardziej rozbudowane, jeżeli chodzi o naszą wiedzę i takie postrzeganie, dlatego że od wielu lat kładzie się nacisk na coś takiego jak quality of life, czyli jakość życia tych naszych zwierząt. I zwraca się też właśnie dużą uwagę na ból, te nasze terapie przeciwbólowe, w ogóle w anestezjologii czy w ortopedii, w neurologii. To już naprawdę nie jest to, co kiedyś było. Śmiem nawet powiedzieć, jako również pacjentka, że tak powiem, szpitalna, że naprawdę zwierzęta mają lepszą opiekę przeciwbólową niż ludzie. Natomiast tak, jak najbardziej jest coś takiego jak bóle fantomowe. Co prawda, w dużej mierze niestety ma to związek z gdzieś tam nie do końca poprawnie przeprowadzonym zabiegiem amputacji. Niemniej, no na to już nie mamy wpływu, bo najczęściej jest tak, że nabywamy tego kota bez łapki. I faktycznie, no tutaj te bóle fantomowe, one. Niestety objawiają się w bardzo niespecyficzny sposób. Nawet mogą się objawiać w sposób falującej skóry również, tak? Wszelkiego rodzaju to, cośmy wcześniej opowiadały, czyli jakaś alienacja kota, samookaleczanie, no tak jak mówię, napady spastyczności. No, bóle fantomowe mogą objawiać się w takie totalnie, ponieważ to są bardzo niespecyficzne bóle. Po prostu w taki niespecyficzny sposób. Dlatego tutaj, no, jeżeli mamy zwierzę, nie wiem, no, jeżeli oczywiście to zwierzę jest przed amputacją, no to wiadomo, że lekarz to już jakby zadba o to, żeby teraz już są procedury, że wprowadza się leki na tak zwany ból neuropatyczny i te leki są tam podawane jeszcze przez wiele tygodni po zabiegu. Ale jeżeli mamy zwierzę, które już no, trafia do nas z amputowaną kończyną, to warto pochylić się nad tym i na przykład udać się powiedzmy do behawiorysty, neurologa. Myślę, że tutaj behawiorysta też jest dobry, koci behawiorysta też jest odpowiednią osobą, dlatego że tak jak mówię, to są takie pewne niespecyficzne zachowania kocie. I jeżeli behawiorysta wykryje, że no coś tu dla niego nie trybi i być może jest objaw bólu, no to odeślę kota do neurologa, tak? Także tak, jak najbardziej tak. Mamy też, jeżeli chodzi na przykład o takie. Nie, nie, to dokończ. To ja sobie zadam to pytanie za chwilkę, to moje.
Jeżeli chodzi o takie niespecyficzne bóle, to mamy też ból neuropatyczny, który objawia się w obrębie pyszczka u kota, tak? To jest zespół takiego bólu ustno-twarzowego. I gdzieś tam no, porównuje się to do neuralgii nerwu trójdzielnego u ludzi. I tak naprawdę jakieś tam takie normalne czynności ustami, czyli na przykład, no nie wiem, jedzenie, stykanie się z miseczką i tak dalej, wywołuje u kota po prostu niewspółmierny ból, tak? No i to objawy takie odskakiwania od miseczki, syczenie. No to też jest to bardzo taka okrutna choroba i no, wymagająca pilnej interwencji, tak? Tak, ten słynny FOPS, który, no tak, no ja widziałam objawy oczywiście na filmach, bo to nie jest aż tak częste, że kot tam właśnie próbuje jakby łapami ten, widać, że ma jakiś dyskomfort w obrębie pyszczka, więc próbuje łapką jakby sobie pomóc, jakby coś zdjąć z tej twarzy. Czasami są też to takie objawy, że właśnie kot widać, że chce jeść i podchodzi do miski, długo nie jadł, ale odchodzi i jednak nie je, więc często opiekunowie myślą, że o, karma mu nie smakuje, tak wybrzydza na jedzenie. A to często jest dużo poważniejszy problem, no bo po prostu kota boli i dopóki nie przestanie, no to on będzie miał problem z pobieraniem pokarmu. Także no tak, no tutaj jest po raz kolejny, ja już to naprawdę tyle razy powtarzałam, że aż mi głupio po raz kolejny, no ale nieważne, że trzeba po prostu natychmiast z każdą zmianą zachowania, która jest nietypowa dla naszego zwierzęcia, po prostu iść do weterynarza od razu, nie pisać na grupach, nie pytać znajomych, nie pytać, a czy ty tak miałeś i co zrobiłeś, dlatego że to każdy przypadek jest inny. I naprawdę coś, co nam się wydaje bardzo błahe, może być bardzo poważne. Pamiętajmy, że człowiek powie, tak, że go boli. Zwierzę nie powie. I zwierzę nie będzie się trzymało, nie wiem, za zęba albo za nogę, żeby pokazać, że go boli, tylko no, niestety będzie udawało, że wszystko jest w porządku, bo takie jest po prostu uwarunkowanie zwierzęcia, żeby szczególnie takiego, które może być ofiarą, a kot może być ofiarą, więc on będzie udawał do samego końca, że nic mu nie jest, żeby nie zostać zjedzonym przez tygrysa, tak, albo jakieś inne większe zwierzę. Więc tutaj nie ma co, że tak powiem, zwlekać. Tym bardziej, że ja widziałam jakieś statystyki nawet niedawno, że według badań mniej więcej 25% zaburzeń behawioralnych ma podłoże somatyczne, czyli zdrowotne, a w 75% mniej więcej zaburzeń behawioralnych ten komponent somatyczny istnieje. Może nie jest jakiś główny, ale jednak ma znaczenie, więc no, sami widzicie, słyszycie, że po prostu no, nie ominiemy tego lekarza weterynarii, czy nam się to podoba, czy nie. No po prostu nie da się inaczej. Ja bym chciała jeszcze zadać jedno pytanie, które no, bardzo mnie nurtuje, dlatego że ja mam kota, jeden z moich kotów jest bardzo już stary, ma prawie 18 lat. No i takim tematem neurologicznym u tych zwierząt jest, są zaburzenia takie no, demencyjne, tak, kognitywne, mówi się o kocim Alzheimerze. Rzeczywiście coś takiego jest, jak to się objawia? Bo wydaje mi się, że ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że kot 12 plus, 15 plus może się zachowywać tak jak stary człowiek pod tym względem. Tak, jak najbardziej. Ten koci Alzheimer, psi Alzheimer jest. Są dosyć podobne, że tak powiem, mechanizmy powstawania tej choroby. I tutaj faktycznie, no, statystycznie te zmiany powyżej 12 roku życia u kotów są już stwierdzane. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba to było gdzieś około 25 czy 30%, natomiast powyżej 15 to już jest chyba 60%, tak? Więc to naprawdę dużo. Natomiast no, tutaj objawy są najróżniejsze. Ale przede wszystkim właśnie jest to takie wycofanie się z tego, znowu schodzimy do tego życia towarzyskiego, zmiana tych takich zachowań pielęgnacyjnych, zmiana tutaj trochę, jeżeli chodzi o utrzymywanie czystości w domu, czyli to, co mówiłaś, że te zwierzaki nie załatwiają się do kuwety. One też zaczynają być takie trochę lękowe, mogą być, tak, dlatego że no gdzieś tam się upatruje
duże podłoże właśnie w takich zaburzeniach lękowych związanych z brakami neuroprzekaźników. Mogą też być po prostu wokalizujące, tak, gdzieś tam takie problematycznie dla właściciela, bo czasami to są bezcelowe takie długotrwające wokalizacje. Co jeszcze z takich istotnych rzeczy? No, to co najważniejsze, czyli po prostu dezorientacja. Wiesz, te zwierzęta przestają zachowywać się tak, jak się zachowywały do tej pory, tylko ponieważ jest to gdzieś tam dosyć przewlekła choroba, więc to też nie pojawia się nagle. Więc ten właściciel przyzwyczaja się do tego, nie? I zaczyna traktować to jako po prostu naturalne starzenie się. Natomiast no, naturalne starzenie, o ile faktycznie no, gdzieś tam ta percepcja nasza się pogarsza, to no, umówmy się, zaburzenia takie demencyjne związane z chorobą Alzheimera no, są totalnie wyłączające społecznie i to samo jest po prostu u kotów i u psów w zaawansowanej już postaci tej choroby, więc jest to coś, z czym my oczywiście nie potrafimy podobnie jak u ludzi skutecznie tego leczyć, natomiast możemy znacząco zwalniać postęp tej choroby. Tutaj jest to znowu choroba, która wymaga współpracy neurologa z behawiorystą, dlatego że trening umysłowy jest tutaj bardzo ważny i bardzo dużo daje. On jest też bardzo trudny u kotów, nie? No bo no psa to raczej sobie wyobrażamy, jak tam możemy trenować, tak? Jakieś spacery fajne, oczywiście w ramach możliwości fizycznych psa, jakieś tam, prawda, nie wiem, no, uczymy nowych sztuczek, tak? No mamy jakieś zabawki edukacyjne, takie rzeczy. Natomiast no, z kotami jest to zdecydowanie trudniejsze, więc jak najbardziej tutaj wsparcie behawiorysty jest bardzo ważne. Natomiast od strony weterynaryjnej to stosujemy odpowiednie leki, które no, niejako wyrównują niedobory tutaj no, głównie acetylocholiny. Bardzo ważna jest też dieta i na przykład ludzi faktycznie naukowo jest dowiedzione, że wysoka podaż przeciwutleniaczy i kwasów omega-3 pozytywnie wpływa na przebieg tej choroby, więc jakby no w tą samą stronę idziemy u zwierząt. Bardzo dobre efekty, naprawdę jest sporo jakby takich no doniesień naukowych. Ja sama osobiście również mam bardzo dobre doświadczenia w stosowaniu kanabinoidów w demencji u kotów. Tak, super. Dlatego, że no, koty są specyficzne pod względem farmakologii i gdzieś tam te leczenie jest trudniejsze niż u psów. A tutaj te kanabinoidy są faktycznie bardzo bezpieczne, mają bardzo duży indeks bezpieczeństwa, więc no, fajna sprawa. Okej, super. To ja zaapeluję w Twoim imieniu i innych lekarzy weterynarii, że słuchajcie, jeśli planujecie czy rozważacie właśnie taką terapię tam olejami, tam CBD, bo jak rozumiem, o tym mówimy, czy nie? O tym mówię. To błagam, nie róbcie tego na własną rękę, dobrze? Idźcie do lekarza weterynarii, skonsultujcie z nim, jaki preparat podać, w jakim stężeniu, jakiej marki i tak dalej. Dlatego, że naprawdę tego na rynku jest bardzo dużo, można zgłupieć. I to nie jest tak, że damy byle co i okej, tak? Bo to jest napisane, że tam jest to olej CBD. Naprawdę to nie są jakby cukierki, więc jeśli chcemy, żeby ten olej CBD naprawdę dobrze zadziałał, to po prostu pójdźmy do lekarza weterynarii i się poradźmy, co to ma być. Właśnie pod względem stężenia, tam czystości produktu, jakiegoś w ogóle przebadania, no bo wiecie, na rynku to można znaleźć wszystko i niekoniecznie skutecznego, i niekoniecznie bezpiecznego, i niekoniecznie właśnie przebadanego tak, że możemy mieć pewność, że jak to podamy zwierzęciu, to naprawdę to zadziała, a nie będzie pieniędzmi wyrzuconymi w błoto, bo ja to bardzo często właśnie słyszę, że a to podaj CBD, no po prostu to jest taka rada, porada, żeby podać ten olej tak po prostu na zasadzie suplementu bez żadnej konsultacji. Ja uważam, że to jest niedobrze, że nie powinno się tego tak lekko traktować, tak, że to jest taki tam olejek, krzywdy nie zrobi i tak dalej, że to już jest naprawdę konkretna rzecz, którą należy skonsultować z lekarzem weterynarii.
Ale to dobrze wiedzieć, no bo niestety jakby z mojego doświadczenia wynika, że no, problem na przykład z lekami różnymi, też antydepresantami jest taki, że one są gorzkie i koty nie bardzo chcą je przyjmować, bo tam jak się je nieumiejętnie podaje, no to się kot pieni, ślini i potem już na widok opiekuna ucieka, prawda? Nie chce sobie dać tych leków podać, chyba z olejem CBD jest troszkę łatwiej. No ale tak czy inaczej o leczeniu zawsze decyzję podejmuje lekarz weterynarii i tylko on, więc tutaj jest to naprawdę bardzo ważne, niczego na chłopski rozum, broń Boże nie podajemy leków ludzkich, bo je mamy na przykład w apteczce na własną rękę, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo niebezpieczne i może się bardzo źle skończyć, nawet jeśli mamy leki dla dzieci na przykład, to też nie oznacza, że one będą bezpieczne dla zwierząt. Więc tutaj lekarz weterynarii nas nie ominie. Jeśli miałabym gdzieś tak już może na zakończenie dopytać, czy jest jakieś takie złote zasady, złote standardy od lekarza neurologa, które mogą, jeśli opiekun nie wprowadzi, to na przykład dzięki temu takie zdrowie neurologiczne, tak to nazwijmy ogólnie, naszego zwierzaka, naszego kota będzie po prostu lepsze. Chodzi mi o profilaktykę, krótko mówiąc, no bo zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Trudne pytanie, słuchaj. Musiałabym się zastanowić. To znaczy, wiesz co, ja myślę, że tutaj najlepszą odpowiedzią to będzie faktycznie gdzieś tam obserwacja tego naszego zwierzęcia i reagowanie na czas i to, co powiedziałaś, nie radzenie się na grupach. Ja wiem, że to teraz jest takie dostępne i no, niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy się nie radził, nie? Gdzieś tam na właśnie na social mediach i tak dalej. No nie, tak, jakby nie podważajmy doświadczenia i wiedzy autorytetów, bo jeżeli ktoś coś robi codziennie po 12 godzin od X lat, to jednak tą wiedzę i doświadczenie ma i na pewno większą niż kolega czy koleżanka z internetu. Natomiast profilaktyka też, tak, czyli taka ogólna profilaktyka jest bardzo istotna. Badania profilaktyczne, tak, wykrywanie takie przedwczesne różnych rzeczy, tak, też jakby, no nie mówię, żeby popadać w jakieś skrajności, ale no w zależności od wieku tego naszego zwierzęcia, pójdźmy tam od czasu do tego lekarza weterynarii, spowierzmy tą krew, tak, zbadajmy ten mocz, zróbmy USG jamy brzusznej, tak, no, to jest fajne, tak, jakby, no, to samo powinno się tyczyć nas, że też powinniśmy gdzieś tam prosić, tak, lekarza pierwszego kontaktu, jakieś takie badania profilaktyczne. I to samo jest po prostu u kotów, tak? Dlatego, że zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć i tyle. No, bardzo ważne jest właściwe karmienie po prostu, tak? Czyli karmienie, no, dobrymi rzeczami, tak? Gdzieś tam nie bo to, no, u kota to też faktycznie procentuje z wiekiem, jeżeli gdzieś to pożywienie jest wysokie jakości. I powiem Ci szczerze, że tak z takiej profilaktyki neurologicznej, no trudno powiedzieć tutaj o takiej profilaktyce neurologicznej, no bo tu przecież nie chodzi o suplementację. Myślę, że wiesz, no, w zdrowym ciele zdrowy duch, a też co jest ważne, no to właśnie takie dbanie o te potrzeby kota. Tak, o te zaspokajanie, no jakby o kotach się mało bardzo mówi, tak? Mało się, że powiem, no wiedza, tak, na temat kociego behawioru jest kiepska w społeczeństwie naszym. Ja nawet jakiś czas temu miałam taką sytuację, gdzie pani miała dwa koty i była taka przeszczęśliwa, bo te koty się tak strasznie lubiły. Jeden za drugim chodził cały czas, nie? Krok w krok po prostu i tam się wiecznie na niego lampił, nie? Ten do kuwety, ten idzie, stoi się, patrzy. Oni się tak kochają, tak? I ja tak, no chyba nie, chyba ten jeden tego drugiego stalkuje, nie? Ale czyli jakby, wiecie, no jest słabo, jest po prostu słabo, jeżeli chodzi, więc gdzieś tam faktycznie
Jeżeli na przykład mamy taką ochotę, tak jak czasami idziemy profilaktycznie właśnie zrobić jakieś badanie, może czasami, zwłaszcza jak mamy więcej kotów, to już sytuacja jest trudna, może jakaś profilaktyczna konsultacja behawioralna, to też ma znaczenie, tak? To też ma znaczenie, bo te koty po prostu muszą się czuć dobrze. I to nie ma się co wstydzić, bo ja na przykład no, behawiorystą nie jestem, a sama jak ja ostatnio się dokacałam, no to pod opieką behawiorysty, tak, po prostu, żeby jakby to przebiegło w możliwie najbardziej taki bezproblemowy sposób, nie? Super, tak, to jest turbo ważne i no, też weterynarz, lekarz weterynarii, który no, ma chociaż odrobinę więcej tej wiedzy, jak na przykład to, że takie gapienie się, chodzenie to jest stalking, a nie miłość, to też jest na wagę złota, no bo z tego, co ja się orientuję, może to się zmieniło, ale chyba nie. Jakby w programie studiów weterynaryjnych nie ma tego behawioru takiego na wysokim poziomie i też nie musi być. Dlatego, że lekarz weterynarii i tak ma tyle, że jeszcze ten behawior to już w ogóle by było pewnie za dużo. No i nie da się być ekspertem od wszystkiego, tak? I od każdego aspektu ciała, i od głowy, i od diety, i od wszystkiego. Na szczęście teraz mamy ten podział takich właśnie tych specjalistów, więc ja też zawsze namawiam, że no właśnie ciało to weterynarz, dieta to zoodietetyk, bo to naprawdę ma znaczenie i taka ogólna wiedza na temat żywienia, którą ja też mam jakąś tam, to nie jest jakby coś, co ja mogę przekazywać, jeśli już mam jakiś problem żywieniowy, tak? Albo chcemy dietą na przykład leczyć jakiś tam, czy pomóc w jakimś schorzeniu, na przykład IBD, tak? Więc tutaj rzeczywiście ta, jakby co to ja też bardzo polecam właśnie lekarzy, weterynarii, specjalistów, kiedy już widzimy, że problem może być właśnie z danej konkretnej dziedziny typu dermatologiczna, kardiologiczna, nefrologiczna i tak dalej. No i stąd tutaj mamy taką piękną klamrę, ten mój cykl Behawiorysta Plus, który będzie się rozwijał dalej. Właśnie mamy, ja mam w następnej kolejności zaplanowaną wizytę z dermatologiem. Właśnie po to, żeby po prostu opiekunowie mieli trochę głębszą tą wiedzę z racji tego, co powiedziałaś, że koty są generalnie tak troszeczkę mniej popularne, mniej przebadane i ta wiedza jest mniej rozpowszechniona. Także ja bardzo dziękuję za rozmowę. Was zachęcam do subskrybowania kanału oczywiście, bo dzięki temu będziecie mieć powiadomienia o następnych materiałach. I w opisie tego filmu będą namiary na panią dr Małgorzatę, gdybyście mieli ochotę, potrzebę się skonsultować, to czemu nie? Warto już mieć tutaj taką drogę skróconą, wiedzieć, gdzie się udać. Ja wam bardzo dziękuję i dziękuję również tobie. Dziękuję Ci, Natalia, za zaproszenie i dzięki słuchaczom za obejrzenie.